8. konferencja Dni Betonu, największe w Polsce forum skupiające szerokie spektrum osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale także z budownictwem, odbędzie się w dniach od 13 do 15 października 2014 roku w Wiśle. Konferencja organizowana jest co 2 lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. W 2012 roku w Dniach Betonu wzięło udział blisko 800 uczestników z kraju i zagranicy, a konferencja zakończyła się ogromnym sukcesem. Za jej przygotowanie odpowiada komitet organizacyjny, którym kieruje profesor Jan Deja. Z kolei przygotowanie programu konferencji Dni Betonu to zadanie 30-osobowej Rady Programowej, tworzonej przez środowiska naukowe oraz przedstawicieli przemysłów cementowego, producentów betonów, domieszek, prefabrykatów, kostki brukowej, na czele z Andrzejem Ptakiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu. Przedostatnia Rada Programowa obradowała 26 czerwca w Krakowie. Jestem przekonany, że na 100% na tym etapie mamy wszystko zatwierdzone. Komitet organizacyjny tak sprawnie prowadzi wszystkie przygotowania, że dzisiejsza dyskusja pokazała, że były to tylko małe szczególiki jeszcze do dogadania, a cały główny program, główne zadania już są poza nami. W tej chwili przygotowujemy się właściwie już do składania materiałów do druku. Następne spotkanie to już będzie omówienie szczegółów na początku września do przebiegu wszystkich wydarzeń związanych z konferencją. Znakomita większość tematów jest ustawiona w tym kierunku, aby pokazywała produkt finalny, do którego wykorzystujemy cement. To jest pod potrzeby betonu, bo to w głównej mierze w tej branży wykorzystywany jest cement. I dlatego, mając tak bogaty program konferencji, wszystkich Państwa już dzisiaj zapraszamy. Jestem na 100% przekonany, że znowu wyniosą Państwo niezbędną kompendium wiedzy, aby wykorzystać je w życiu, w produkcji, w biznesie. Dni Betonu mają już swoją pozycję, rangę, swoje miejsce i są uważane za obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich zajmujących się technologią betonu. Na konferencji warto być w 2 celach. Po pierwsze, po wiedzę, a po drugie dla kuluarowych spotkań towarzyskich. Konferencja cały czas ewoluuje, a jej organizatorzy wprowadzają w życie nowe elementy. Tegoroczna konferencja rozpocznie się referatem pod tytułem Tendencje rozwojowe w technologii betonu. Drugiego dnia konferencji będą prowadzone 2 sesje równoległe. Sesja posterowa oraz sesja technologiczna, pokazy. Konferencji będą towarzyszyły 2 debaty. Pierwsza pod tytułem Beton towarowy a wyrób budowlany i druga zatytułowana Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa. Niezwykłe emocje towarzyszą konkursowi Power Concrete. W tym roku odbędzie się on po raz 3. Tegoroczne zadanie konkursowe to wykonanie betonu cementowego charakteryzującego się maksymalnym stosunkiem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie. Do konkursu zgłosiło się już 29 firm. Eliminacje konkursowe zostaną przeprowadzone we wrześniu na AGH, a 5 finalistów zmierzy się podczas Dni Betonu na oczach kilkuset uczestników konferencji. Konferencji Dni Betonu będą towarzyszyły także warsztaty betonowe zatytułowane Ogólne specyfikacje techniczne, beton konstrukcyjny i nawierzchnie betonowe. Celem warsztatów jest popularyzacja specyfikacji, które w lepszym stopniu pozwolą na wykorzystanie możliwości betonu. Do udziału w warsztatach zapraszamy inżynierów i projektantów infrastruktury drogowo-mostowej. Warsztaty betonowe odbędą się pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.